Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień bieżącego roku odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie dla osób, które są w jakiejś relacji, związku małżeńskim bądź partnerskim. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy coś ciekawego karty chcą Wam powiedzieć, czy coś jest na horyzoncie. Ktoś raczej, tak? Jakaś nowa osoba, nowe uczucie. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam Was, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych byków odnośnie miłości ten kwiecień nam ciekawego przyniesie. Dobrze, kochani, co myślicie na temat swojego partnera? Świat. Co wasz partner myśli na wasz temat? Dziesięć mieczy. Co czujecie do swojego partnera? As buław. Co wasz partner czuje do was? Cesarz. Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Sześć denarów. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Pięć kielichów. Jak traktujecie swojego partnera? Rycerz kielichów. Jak wasz partner traktuje was? Siła. Co was łączy, bądź co was dzieli? Kto lub co jest pomiędzy wami? Osoba albo sytuacja, tak? Trzy miecze. I teraz tak, najbliższa przyszłość, cztery denary, połowa miesiąca, trzy kielichy i koniec miesiąca, sześć buław. W tle czytania mamy kartę paja mieczy. Trochę to przesuniemy, bo jakoś mi to dziwnie tutaj wyszło. Te karty tutaj. Widać? Widać, dobrze. Kochani, jeszcze przypomnę, że jest to czytanie ogólne, dlatego energia waszego partnera mogą się mieszać. Ja ogólnie robię rozkład tak, że tu jest wasza energia, tu jest wasz partner, tak? Ale ze względu na to, że to jest czytanie takie ogólnikowe, mogą się energie zamieniać miejscami, czyli może się tak wydarzyć, że bardziej ta strona będzie z wami rezonować, a ta strona ze stroną partnera, tak? Wtedy po prostu zróbcie sobie takie odbicie lustrzane i pozamieniajcie stronami tutaj karty. No i dopasujcie oczywiście do swojej sytuacji życiowej. No dobrze, zaczynamy. Co myślicie na temat swojego partnera? I tutaj w głowie, kochani, macie kartę świat. Karta świat mówi o tym, że jesteście
otwarci na ludzi, jesteście otwarci na nowe znajomości, że wcale tak kurczowo nie trzymacie się swojego partnera, że jest możliwość, że możecie być zainteresowani innymi propozycjami, jak najbardziej. Jest Wam z tym dobrze. Świat mówi o tym, że jesteście teraz w takim jakby etapie swojego życia, że coś już zakończyliście, zaczynacie od nowa, chcecie być może troszeczkę poszaleć, troszeczkę zwojować świat, tak? Tak jakby zaczerpnąć wszelkich dobrodziejstw tego, co on ofiaruje. Ogólnie karta świat mówi też, że dajecie sobie przyzwolenie na patrzenie w innym kierunku, tak? Czyli nie trzymacie się tego związku tak bardzo kurczowo, chociaż karty tutaj będą pokazywać, że no jednak być może trochę tak, ale może jest to po prostu szansa na to, że jak nie ten, to następny, tak? Że tego kwiatu to pół światu, jak to się mówi, i że optymistycznie podchodzicie ogólnie do życia, tak? Nie dajecie się tutaj w jakiś sposób zaszufladkować, przywiązać tylko i przypieczętować do jednej relacji. Uważacie, że świat stoi przed Wami otworem i w każdym momencie po prostu Wy będziecie decydować, jak tą swoją rzeczywistość dookoła siebie będziecie kreować. Co macie w sercu, kochani? W sercu macie asa buław, czyli bardzo pożądacie swojego obecnego partnera, on Wam się niezwykle podoba, jest namiętność, jest doskonałe porozumienie w sprawach intymnych. Co jeszcze? As buław mówi o atrakcyjności takiej seksualnej, tak? Podobacie się, znaczy Wasz partner Wam się bardzo podoba, niezwykle jest, no, może się powtarzam, atrakcyjny i na pewno jest tutaj taki żywy ogień, tak? No dajecie tutaj sobie szansę na coś fajnego, ale zaczyna się to od romansu, tak? Nie ma tutaj za dużo kielichów w tym czytaniu. Przepraszam Was bardzo, ale trochę byłam podziemiona. Te przesilenie wiosenne, te zmiany temperatur są po prostu dla mnie bardzo takie niekorzystne i stąd moja chrypka może być, przepraszam. Więc ta namiętność, tak, ten ogień, ale bardziej w kierunku takiego właśnie romansu, takiego spojrzenia na te sprawy pod względem czysto fizycznym, takiego pożądania seksualnego, niż planowania jakiejś tam wspólnej przyszłości, tak, typu małżeństwo, czy jakiś poważniejszy związek. Bardziej jest to chyba czytanie dla osób, które są w takich związkach partnerskich typowo, bez żadnych deklaracji. Tak może? Teraz łapię. Wasze zamiary w stosunku do partnera. Mamy tutaj 6 denarów. 6 denarów mówi o tym, że będziecie chcieli się odezwać, będziecie liczyli na jakiś kontakt. Co jeszcze? Być może będziecie chcieli prosić swojego partnera o jeszcze jedną szansę. To jest takie zwracanie się o pomoc, tak? Wychodzenie do drugiej osoby z taką prośbą, wręcz takim żebractwem o te uczucia, tak? Więc być może tutaj no, Wasz partner, z tego co widzę, w sercu ma cesarza i Wasze zamiary w stosunku, znaczy jego zamiary w stosunku do Was też jest karta siły, więc może to być osoba niezwykle silna umysłowo, niezwykle silna taka ojej, uciekło mi słowo. O silnej woli, tak? Taka zupełnie asertywna, stanowcza, która no, nie pozwoli sobie tutaj w kaszę dmuchać, więc być może Wy tutaj jesteście w pozycji osoby, która musi prosić o łaskę, tak? Być może, nie wiem, to jest Wasz sponsor jakiś, być może romans z szefem. To nie jest dla wszystkich czytanie, to jest tylko dla wybranej grupy zodiakalnych byków, które w jakiś sposób tutaj energetycznie ściągnęłam. Pamiętajcie, że zazwyczaj karty przyciągają te osoby, które naprawdę mają jakieś dylematy, problemy w związku, tam gdzie jest wszystko ok, zazwyczaj to czytanie nie będzie rezonowało, bo nie ma co do powiedzenia tarot, tak? Więc
Na to też zwracajcie uwagę, żeby się tam nie denerwować, że to w ogóle Was nie dotyczy. Oczywiście, że może nie dotyczyć, bo nie każdy z nas ma takie samo życie, ale wracając do sprawy, więc wydaje mi się tutaj, że Wy jesteście na takiej pozycji, Wy albo Wasz partner, jeżeli mówię stronami tutaj pozamieniacie, takiego żebrania uczucia, tak? Takiego zwracania na siebie uwagi, takiego proszenia się o spotkanie, takiego wymuszania tego wszystkiego, tak? Być może chodzi tutaj tylko o spotkania, mówię, na podłożu seksualnym, bo Wy bardzo jesteście otwarci na wszelakie propozycje, tak? A być może no coś tutaj planujecie więcej w stosunku do swojego partnera. I teraz tak, co powie Wasz partner? Jest to dziesiątka mieczy, niby karta kończenia czegoś, ale mnie tutaj się wydaje, że on po prostu tak jakby już nie dawał rady dźwigać Waszej osoby, tak? Mimo, że ma bardzo silną osobowość, mimo, że jest naprawdę wytrwały, umie znaleźć sposób na każde wyjście z trudnej sytuacji, umie sobie w jakiś sposób poradzić, to ciężko mu z tym, tak? Po prostu tak jakby za dużo Was było w jego głowie, już go to przerasta, że on nie chce tylko myśleć o Was, on też chce, że tak powiem, no, troszeczkę wyluzować i odetchnąć, a cały czas Wasza osoba tutaj w tych jego myślach jest i tak jak on już sobie z tym nie dawał rady, tak jakby pragnął jakiegoś odpoczynku, o jakiejś takiej być może chwilowej separacji bądź no, takim dłuższym, jakimś dłuższej przerwie w spotykaniu się. Coś go tutaj już męczy, tak? Po prostu już za dużo jest Waszej osoby, jak dla niego. No i w sercu mamy tego cesarza, tak? Że to jest taka surowość, to może być też troszeczkę despotyzm, taki tyranizm. Być może on tutaj zdaje sobie sprawę z tej swojej mocniejszej, swojej pozycji. No to jest zodiakalny baran, więc to ktoś może być taki tutaj w Waszym właśnie otoczeniu, ale niekoniecznie. Osoba na wysokim stanowisku, to jest władza, to jest urząd, więc to może być jakiś urzędnik, tak jak powiedziałam, Wasz szef, Wasz jakiś partner, który po prostu no, ma firmę, zdaje sobie sprawę z tego, że świetnie zarabia, że ma zaplecze finansowe, ma pozycję społeczną wysoką, jest uznawany, ludzie liczą się z nim, z jego zdaniem, ale przez to on po prostu no jest bardzo asertywny, bardzo stanowczy, taki dominant, tak? Być może jest to starszy mężczyzna od Was, nawet do 7 lat, ale niekoniecznie. I on tutaj nie pójdzie na żadne kompromisy, tak? Zawsze ma być tak, jak on chce i po prostu, no, tak musi być. Ewidentnie jesteście tutaj na niższej pozycji niż on. No i on tutaj jest tą silną taką ręką w związku, tak? On tutaj dominuje ewidentnie, tak? No to może być też takie silne uczucie, ale tylko też właśnie na podłożu takim erotycznym, tak? No Wy macie asa, on tutaj ma cesarza, to też jest ogień, to też jest taka władza, ale bardziej mi tutaj wchodzi taka dyktatura tutaj w grę, że wszystko ma być, ale na jego warunkach, tak? Jak on sobie tutaj zażyczy, tak? Czyli Wy nie macie tutaj nic do powiedzenia, tak? Że ta relacja będzie przebiegała tak, jak on sobie tego zażyczy, tak? I nie ma tutaj żadnej dyskusji, nie ma tutaj żadnego żadnych negocjacji z nim, tak? Nie wejdziecie tutaj w żadne dyskusje, bo on jest stanowczy, on jest taki konkretny i no, będzie tak, jak on uważa. Zdaję sobie sprawę z tej silnej, swojej mocnej pozycji. No i jego zamiary w stosunku do Was. Pięć kielichów, tak? No to jest osoba, która nie do końca idzie w stosunku do Was pozytywnie, na pewno. Popełnia dużo błędów, jakieś gafy, jakieś wpadki, tak jakby to nie była osoba dla Was. Ten mężczyzna po prostu sprawia Wam dużo bólu emocjonalnego, dużo takiej rozpaczy, zranienia, tak? I tu ewidentnie między Wami jest to poranienie, tak? Więc tak mi się tutaj kojarzy właśnie z tą przemocą być może nawet, no, z jakimś takim jakby to Wam powiedzieć, no, z taką
dominacją, tak? Z takim po prostu pokazywaniem waszej osobie, no, gdzie jest wasze miejsce, że on po prostu tutaj rządzi i on nie pozwoli się z tego stronu tutaj zrzucić, tak? Że albo będzie tak, jak on chce, albo no, nie będzie wcale. I to jest takie nieszczęśliwe was traktowanie, takie po prostu, no, nie fair. Jest ten ból, jest ta emocja, on cały czas będzie was doprowadzał do takiej właśnie rozpaczy, tak? Jak tutaj na tej karcie. Cały czas będziecie się łapać za głowę i cały czas będziecie przeżywać to, co się wydarzyło, tak? Więc ta osoba wydaje mi się, że tutaj niekoniecznie w stosunku do was z jej charakterem. Jak wy traktujecie tego swojego partnera? No jest tutaj rycerz kielichów, czyli kiedyś były uczucia, na pewno. Kiedyś było jakieś uczucie. Nie wiem, czy ono jest obecnie. Wydaje mi się, że nie. Ale na pewno było uczucie, byliście bardzo rozemocjonowani, były te motyle w brzuchu, dobrze się czuliście, tak, fantastycznie, a teraz coś się stało, że no niestety to się wszystko jakoś pokomplikowało. Rycerz kielichów to są dobre uczucia, to jest dobra aura emocji, tak, to jest nawet zakochanie, takie zauroczenie, ale to było kiedyś, teraz to już nie ma miejsca, to jakoś minęło i teraz między wami są trzy miecze. Coś lub ktoś sprawia wam ból emocjonalny. No i przy tej jego sile, bo to jest jego traktowanie tutaj was, tak? Czyli nawet, słuchajcie, no z tym cesarzem to mi tu przemoc wygląda na przemoc, tak? Jakieś rękoczyny nawet mogą być, kochani. Nie pozwólcie sobie na to, tak? Być może, no, nie wiem, no nie chcę tutaj też ingerować, ale może chodzi tutaj o sferę właśnie tą erotyczną, tak? Takie dominowanie, takie ostre, że tak powiem, sztuki w tej dziedzinie, też tak może być jak najbardziej. No, on ewidentnie ma bardzo silną osobowość, wie, jak sprytnie was podejść, radzi sobie z tym doskonale, wie, jak sobie poradzić w ciężkich sytuacjach, jak was zmanipulować, no po prostu zobaczcie, ta osoba bierze tego byka za rogi, czyli bierze was, kochani, bierze was za rogi, czyli daje radę wam, tak? Umie was zdominować, umie was pokonać, ma tą siłę, tak? Ma tą determinację, wie, jak się zachować, tak? Żeby jego było na wierzchu. Zobaczcie, no to jest dosłowna karta, bierze byka za rogi. Ten cesarz. No. Czyli zobaczcie, jak on wam tutaj, jak on po prostu was dominuje. Nie wiem, może jakaś silna ręka tutaj jest też, no, mówię, rękoczyny, oczywiście nie dla wszystkich, ale słuchajcie, no są takie związki, no nie czarujmy się, no są takie związki, gdzie jest przemoc, gdzie są jakieś takie właśnie udowadnianie swojej męskości poprzez podnoszenie ręki na przykład na kobietę, tak? Więc unikajcie, kochani, takich rzeczy. No ale ewidentnie tutaj zobaczcie, jak on jest silny, tak? I on sobie nie pozwoli, on nie ustąpi. On ma tak silną wolę, że on tu nie ustąpi. On was pokonuje, on was dominuje. No ta karta po prostu w idealny sposób pokazuje jego traktowanie was, tak? Dosłownie, no, zodiakalny byk i zobaczcie, jak on tego byka tutaj... No daje radę temu bykowi, tak? On ma tutaj przewagę nad wami, bardzo. I emocjonalną, i fizyczną. No i dlatego między wami jest ta karta, zobaczcie. Karta trzech mieczy, karta bólu, cierpienia, tak? No, trzy miecze, jesteście bardzo rozczarowani tym związkiem. Są jakieś rozterki sercowe, są jakieś ostre słowa, które was mocno ranią, tak? Jest cierpienie, jest chowanie urazy. Poniżanie też może być, tak? Jak najbardziej. Dawanie właśnie do zrozumienia, że twoje miejsce jest tutaj i tutaj i nie dyskutuj. Albo jesteś ze mną na moich warunkach, albo nie jesteś wcale, tak? Takie właśnie, no, ostre podejście do związku. Trzy miecze. Nie fajnie, kochani. Ja zaraz oczywiście podokładam karty, ale tutaj, no... Widzę tutaj wasze jakieś ślepe takie zauroczenie, ale...
nie jest to z jego strony tutaj. Dla mnie to jest jakiś taki związek bynajmniej dziwny, że wy wyrażacie zgodę na takie traktowanie siebie. No i teraz tak, najbliższa przyszłość, mamy kartę 4 denarów. 4 denary, proszę bardzo. 4 denary mówią nam o tym, że trzymacie się kurczowo partnera, bo myślicie, że sobie bez niego nie poradzicie. Tak? Uważacie go za swój skarb, trzymacie go tylko dla siebie. No, nie wiem, może chodzi tutaj o pieniądze, może o utrzymanie, tak, o sponsoring jakiś, no też tak może być, kochani. Ojej, no wyzumuj mi, no. Cztery denary. Więc tak to tutaj wygląda. Trzy kielichy, połowa miesiąca. No będą imprezy, będą spotkania. Wy się bardzo dobrze czujecie w swoim towarzystwie. Wy lubicie się razem pokazywać, lubicie się razem bawić. Jakieś kluby, jakieś dyskoteki, jakieś zakrapiane imprezy. Trzy kielichy to jest po prostu dobra zabawa. Wspólna taka dobra zabawa, tak? Wspólne wyjścia. Uważacie, że to jest świetna partia dla was, tak? Spotkania towarzyskie, właśnie sponsoring. Ale to jest wszystko na chwilę. Być może jest to przelotny romans, tak? Być może jakiś właśnie taki układ między wami. Że na zasadzie coś za coś, tak? Też tak może być. Ogólnie świętowanie, imprezowanie, zabawa. No i cóż, kończycie miesiąc szóstką buław, tak? Szóstka buław mówi o relacji tylko na chwilę. Że dobrze się będziecie bawić, ale to jest tylko na chwilę, tak? Żebyście się nie zachłysnęli tym tymczasowym zwycięstwem, bo... Zaraz podokładam karty, co tu z tego wyjdzie, ale na razie to widać po prostu, że jesteście uwikłani w jakimś romansie tylko dla rozrywki, tylko dla zaspokojenia emocji intymnych i nic więcej. To jest takie po prostu spotykanie się bez zobowiązań, tak? Dobrze, kochani. W tle czytania mamy Pazia Mieczy. Karta mówiąca o obserwowaniu, o zbieraniu informacji na temat partnera, tak? Ale też o niestałości relacji. To, co potwierdza ta szóstka buław, że to jest relacja tylko na chwilę. Nie ma tutaj stałości. To jest taka zabawa tymczasowa, tak? Takie palcem po wodzie pisane. Może kontrolujecie tego partnera, obserwujecie go, śledzicie, może jakiś detektyw, może jakieś zbieranie informacji, sprawdzanie plotek, jakieś pomówienia, tak? No też tak może być, ale ogólnie po prostu relacja na chwilę, bez jakiegoś tam pomysłu na przyszłość. Dobrze, kochani. Sprawdźmy sobie jeszcze te karty. Może coś innego nam tutaj wyjdzie. Proszę o wyjaśnienie karty świat. Mhm. Tak, wy myślicie już o tym, żeby zmienić kierunek swojego postępowania. Dlatego no, nie zamykacie się tylko z tym partnerem. Tak, wy widzicie, że coś już się skończyło. Te uczucia, te emocje, ta miłość, to zauroczenie minęło już, tak? I już się męczycie w tym związku. Ten wasz partner też już pomału was ma dosyć i wy myślicie o odejściu. O zmianie zupełnego kierunku, być może wyprowadzce, być może przeprowadzce do innego miasta zupełnie, być może zmiana pracy. Ogólne odejście od tego, co nam już nie służy, co nam nie pomaga, tylko nas, że tak powiem, no, ciągnie w dół, więc my to po prostu opuszczamy, idziemy w zupełnie innym kierunku. 6 denarów. Asa buław, nie będę w sercu wyjaśniać, bo to wiadomo, o co chodzi. 6 denarów, 3 kielichy, tak? Czyli no, to ta zabawa, to spotkania, tak? To świętowanie takie, upajanie się swoją obecnością. Więc wy będziecie prosić o te spotkania, tak? Albo wasz partner, no. Jakieś dzwonienie do siebie, umawianie się, spotykanie się tylko w celu rozrywki. Dobrze, 10 mieczy. No, król mieczy.
Czyli znowu silna, stanowcza pozycja, władcza bardzo, tak? I on tutaj wydaje osąd, on tutaj wydaje decyzje, bardzo surowe, ale czasami sprawiedliwe, tak? No i chłodne, obiektywne, mądre decyzje on tutaj wydaje i po prostu no, nie dźwiga waszej osoby, tak? I znowu ta jego silna pozycja w związku. Cesarz. Królowa denarów. Czyli znowu władza, tak? Chodzi tu o jakieś wysokie stanowisko. Być może chodzi tutaj o pracę. Dobra, lojalna, konkretna, zaradna. Ale bardziej pieniądze tutaj biorą górę niż jakiekolwiek uczucia, tak? Czyli po prostu, no, interes. O, tak bym powiedziała, że to, co łączy, to, co on do was czuje, to jest czysty interes. Czysty zysk, czysty interes, czyste wykorzystanie. Pięć kielichów. Nic innego jak kochankowie, tak? Czyli romans po prostu. Romans na chwilę. Nic więcej. Cztery denary. Tak. Karta wisielca. Karta mówiąca o tym, że musicie zacząć inaczej postępować niż dotychczas. Czyli nie dawać tak partnerowi do zrozumienia, że on jest taki jedyny na świecie i świata poza nim nie widzicie. Nie. Możecie się uwolnić z tego związku, jeżeli wam nie pasuje i naprawdę świat przed wami otwarty, to co macie w głowie i możecie naprawdę poznać wielu ciekawych ludzi. Przemyślcie to sobie dokładnie, tak? Bo wy już dojrzewacie do tego, ale na razie coś odwlekacie, coś jeszcze przeciągacie w czasie, tak? Jakbyście nie chcieli. Wy wiecie już, co jest grane, ale jeszcze, no, jeszcze chcecie chwilę pomyśleć, przeczekać coś. Trzy kielichy. Królowa miecz. Czyli być może ta zabawa tutaj właśnie i takie rozliczanie tego, takie jeszcze dopodamy. I ukryta kobieta, kochanka. Tak, czyli on po prostu, no, wy się spotykacie, dobrze się bawicie w towarzystwie, ale tak naprawdę, no, nie afiszujecie się z tym gdzieś w rodzinie, wśród bliskich znajomych, być może w pracy, w firmie, że wy jesteście razem, tak? I to może dotyczyć kogoś spod znaku powietrznego, bliźnięta, waga, wodnik, tak? To ta zabawa wasza z tym, z tą osobą, albo po prostu, no to jest wszystko takie tylko obiektywne, tylko takie przemyślane, na pewno dobrze przemyślane. No i jest ta kobieta tutaj ukryta, tak? Czyli no mówię, albo wasz partner jest tą kobietą ukrytą, albo partnerka, tak? Albo wy jako osoby w tym związku jesteście tutaj tą tajemnicą, tak? No i szóstka buła. Nie wiecie dalej, co z tym zrobić. Nie podjęliście jakiejś konkretnej decyzji, tak? Czyli relacja na chwilę, takie chwilowe świętowanie, chwilowe takie poczucie się tej takiej fajnej energii zabawy, ale tak naprawdę dalej nie wiecie, co z tym wszystkim zrobić. Jest blokada, tak? Nie widzicie tutaj rozwiązania tej sytuacji, bądź nie chcecie widzieć, tak? Dobrze, kochani, zobaczmy jeszcze, co sobie tutaj karty anielskie nam mówią. Czyli na razie nic z tym dalej się tutaj nie zadzieje. Będzie po prostu jakiś zastój, jakaś blokada, tak? A wy nadal pozostaniecie tą ukrytą
kochanką, tak? Tak jak tutaj te karty pokazują. Jeszcze wsparcie anielskie dla naszych zodiakalnych byczków. Flirt, no właśnie, tylko flirt. Tak wygląda ta karta. Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. Już czytamy. Flirt. Romantyczne anioły zachęcają Cię do rozpoczęcia romansu w kokieteryjny sposób. Dotyczy to również śmiania się nie tylko ustami, ale i oczyma podczas rozmów z innymi osobami, tak? Dlatego tutaj wychodzi te trzy kielichy, ta szóstka buław, że wy po prostu, no, niezwykle jesteście atrakcyjni w towarzystwie dla swojego partnera. On się lubi z wami pokazywać, tak? To jest taka dobra zabawa, nie wiem, no może jako partnerka do towarzystwa albo partner, no coś w tym rodzaju. Nie musi, choć może mieć to związek z seksualnością. No jak najbardziej, tak? Jest ten as tutaj, buław. Flirt sam w sobie jest zabawą. Swawola jest z kolei samym sednem romansu. No jest tutaj romans ewidentnie, no i mówię, ta zabawa, te trzy kielichy. Jeśli jesteś w związku, flirtowanie z partnerem może przywrócić namiętność, jaka Wam towarzyszyła na samym początku znajomości. Jeśli jesteś singlem, flirtowanie może przynieść Ci nowe przyjaźnie, a nawet poważny związek. Wyciągnięcie tej karty może po prostu oznaczać, że nawiązywanie częstego kontaktu wzrokowego z innymi osobami może Ci pomóc w relacjach międzyludzkich. Będzie to szczególnie dostrzegalne, jeśli jednocześnie zaczniesz częściej się uśmiechać i mówić cześć. Każdy, kogo spotykasz na swojej drodze, jest potencjalnym przyjacielem. Wyniki badań ukazują, że większość osób pozna swoje drugie połówki za pośrednictwem znajomych. Idąc tym tropem, możesz traktować nowe przyjaźnie jako sposób na spotkanie przyszłego partnera i jednoczesne zwiększenie przyjemności płynącej z codziennego życia. No widzicie, kochani, więc wychodźcie, wychodźcie, bawcie się i być może tam gdzieś w okolicy jakiś będzie mężczyzna bądź kobieta. Gdzieś tam w tłumie się wyłoni i okaże się, że to ten, więc flirtujcie, jesteście otwarci na to, macie w głowie kartę świat, czyli nowe możliwości, sukces zagwarantowany, nowy taki świeży, że tak powiem, pomysł. Zresztą wy chcecie tutaj zmiany, wy chcecie odejść od tego, co jest, bo wy się tutaj męczycie, no jest między wami trzy miecze, czyli ból, rozterka, jakieś bardzo takie mocne cierpienie, tak? Więc to jest na pewno do zmiany. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, że to czytanie nie jest dla wszystkich. Nie denerwujcie się, jeżeli nie pasuje do Waszej sytuacji życiowej. Zachęcam, żebyście sprawdzili swój znak ascendentalny. Odsłuchajcie filmik wtedy adekwatny do tego znaku i być może tam będą bardziej szczegółowe informacje dotyczące Waszej osobistej sytuacji. A tymczasem życzę Wam wspaniałego miesiąca, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam wszystkie samotne zodiakalne byki. Zapraszam Was na miesięczną prognozę z kart Tarota odnośnie miesiąca kwietnia bieżącego roku. Zobaczymy, czy coś lub ktoś na horyzoncie czeka. Jakaś miłość, jakieś uczucie. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych samotnych byczków ciekawego się zadzieje. Pierwsza karta mówi o przeszłości, o źródle Waszego problemu. Co się takiego wydarzyło, że jesteście obecnie sami? Sześć buław. Druga karta, czyli teraźniejszość. Co się może wydarzyć do trzech miesięcy? Król kielichów. Trzecia karta. Wasza przyszłość. Co się dalej wydarzy?
4 denary. Czwarta karta. Co wy myślicie na ten temat? Koło fortuny. Okej. Może trochę zejdziemy. Piąta karta. Rada od Tarota. Co Tarot radzi? Co możecie zrobić, żeby było lepiej, żeby się spełniło to, czego szukacie lub kogo? Król denarów. Ok. I teraz karta szósta, mówiąca o przeszkodzie. Kto lub co, jaka sytuacja przeszkadza wam w osiągnięciu wymarzonego celu? 3 denary. I wynik. Słoneczko. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Bardzo ładnie. W tle czytania mamy kartę siły, czyli karta determinacji, silnej woli, sposobu na to, jak osiągnąć swój cel. Jesteśmy wytrwali, mocni w tym, co robimy. Ok. Nie wiem, czy tutaj, bo tu, żebyście widzieli tę kartę tła, może tutaj będzie lepiej widać. Dobrze. No dobrze, kochani, czyli pierwsza karta, 6 buław. Co doprowadziło do tej sytuacji, w jakiej jesteście? Wydaje mi się, że w przeszłości dużo, że tak powiem, zajmowaliście się takimi przygodami, jakimiś relacjami tylko na chwilę, romansami, podbojami, tak? Ponieważ 6 buław jest to karta podboju, więc no, były jakieś spotkania, ale nic takiego poważnego tutaj nie planowaliście. To były po prostu dobre przygody. Zawsze zwycięsko z nich wychodziliście, czyli otrzymywaliście to, co chcieliście, tak? Czyli po prostu romans, 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 spotykanie się. I tyle. Tylko takie krótkie jakieś znajomości, z których nic poważnego nie wynikało. Po prostu dobrze się w tym czuliście, dobrze się z tym bawiliście, tak? Karta druga mówi o najbliższej przyszłości. Znaczy o teraźniejszości, obecnej sytuacji, takiej do 3 miesięcy. Pojawia się tutaj król kielichów, mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. No i on chce wam ofiarować ten kielich, tak? Czyli jest tutaj jakaś inicjatywa z jego strony, jest jakaś chęć zawarcia bliższej znajomości, jest zauroczenie, jest jakaś więź emocjonalna, jest takie zakochanie, propozycja takiego poważnego związku, tak? Król kielichów jest to niezwykle taka osoba romantyczna, dobra, doskonały dyplomata, doradca, osoba wrażliwa, o artystycznej duszy, bardzo taka uczulona na piękno, na poezję, na dzieła sztuki, tak? Więc to jest taka osoba, no, bardzo kreatywna i taka, no, niezwykle romantyczna, kochliwa, tak? Więc tutaj, no, jeżeli ktoś taki się pojawi, to na pewno on będzie bardzo poważnie podchodził do tego, bardzo emocjonalnie. Więc jeżeli tylko wam taka osoba z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby będzie odpowiadać, to wejdźcie w to, bo oferta będzie na pewno w stosunku do was. Ktoś chce wam tutaj to uczucie ofiarować. Dobrze. No i mamy tutaj kartę kolejną, trzecią, czyli mówi, co się wydarzy. No i mamy 4 denary. No, wy jesteście przyblokowani. Jesteście zamknięci w sobie. Nie chcecie żadnych uczuć przyjmować, nie chcecie ofiarować. Jest jakaś tutaj blokada. Być może
przeraża Was to troszeczkę, być może chronicie siebie, tak? No tak, nagle tutaj coś się zadziało, że Wy boicie się, że ktoś Was tutaj okradnie, być może z tych uczuć, być może te takie poprzednie tutaj jakieś spotkania, no nie za bardzo jakoś zawsze pozytywnie się kończyły, więc Wy jesteście tutaj ostrożni, bardzo tak uważacie. Jesteście trochę oszczędni w tych uczuciach, tak? Ale wiecie, że możecie liczyć tylko na siebie, tak? Więc to takie będzie chwilowa taka wewnętrzna blokada, że nie chcecie otworzyć jeszcze tego swojego serca, nie chcecie przyjąć uczuć, nie chcecie okazywać, tak jakbyście badali dopiero tutaj grunt, tak? Co to dalej się tutaj wydarzy. No i czwarta karta mówi o tym, że co Wy myślicie na ten temat, tak? No koło fortuny, czyli czas na zmiany. To jest jakaś szansa od losu, to jest coś dla Was bardzo szczęśliwego, jakiś fart. Sprawy szybko ruszą do przodu i Wy ruszycie tymi, mi się wydaje, że to Wy spowodujecie, że to koło zacznie się tutaj toczyć, tak? Czyli zmiana i takie po prostu ostre ruszenie do przodu z tymi Waszymi wydarzeniami w życiu. Nowy jakiś cykl, tak? Jakieś szczęście jak najbardziej, więc coś tutaj od losu, być może Wam się wydaje, że to właśnie no, coś takiego, typu wygrałem los na loterii, tak? I trzeba łapać to szczęście, póki ono jest. Więc tutaj na pewno zmiany, jakiś nowy początek, coś nowego tutaj się zadzieje i Wy jesteście na to przygotowani i chcecie z tym iść, z tym prądem. I teraz tak, jaka jest rada od Tarota? Mamy tutaj króla denarów, czyli dla jednych byków będzie to taka sugestia, żebyście się za bardzo nie patrzyli na pieniądze, tak? Żeby pieniądze tutaj nie grały głównej roli, głównych skrzypiec, tak? Bo zobaczcie tutaj Wasze obawy, znaczy może nie obawy, tylko jaka będzie przyszłość, że Wy kurczowo trzymacie się pieniędzy, tak jakbyście się bali o swój majątek, o swoje pieniądze, to jak najbardziej główne przesłanie jest, chodzi o to, że Wy jesteście no, zamknięci ogólnie na wszystko, tak? No, na uczucia przede wszystkim, ale też jesteście tacy zamknięci, tak jakbyście się bali, że ktoś Was okradnie tutaj, że ktoś po prostu Wam coś odbierze. Więc tutaj Tarot radzi, żebyście się właśnie tak bardzo nie myśleli tutaj o tych pieniądzach, a druga sprawa może być taka, żebyście nie rozmyślali o jakimś królu denarów z przeszłości Waszej, tak? To może być byk, panna, koziorożec, ale raczej mi tutaj wygląda, żebyście bardziej uważali na te sprawy materialne, żebyście takiego nacisku na te sprawy materialne tutaj nie robili, tak, w tej materii. Bądźcie sobą, ale bez przesad, tak, żeby te pieniądze nie były ważniejsze od tych uczuć, no. Tak mi się wydaje, ja tutaj jeszcze dopowiem kartę, ale nie tylko pieniądze, tak? Pieniądze nie mogą być główną podstawą związku jakiejś relacji. I teraz, jakie są przeszkody? No i znowu mamy trzy denary, tak? Czyli praca. Więc być może tutaj rada jest, żebyście właśnie nie byli takimi pracoholikami też, tak? Bo no, znaki ziemskie to lubią, że tak powiem, dorabiać się. Te pieniądze są bardzo dla nich ważne. Lubią mieć pieniądze. One bardzo czują się komfortowo, jeżeli wiedzą, że mają zaplecze finansowe, że ta praca jest, że niczego im nie będzie brakować. To one wtedy mają taki luźny umysł, taki spokój wewnętrzny, że nic złego się nie wydarzy, że są po prostu bezpieczne, tak? I to może być jakieś wysokie stanowisko też, jak najbardziej. Jakieś tutaj konkretne, duże pieniądze. Więc nie pozwólcie, żeby ta praca, po prostu te pieniądze gdzieś Was tutaj odsunęły od tej miłości, od tego uczucia, tak? Bo Wy możecie się skoncentrować na pracy, możecie po prostu uciec w to zajęcie,
takim myśleniu tylko o tej materii, a zapominacie o tych uczuciach, gdzieś tam dookoła Was są. Być może nie jest to osoba, której tak zależy na Waszej fortunie, na Waszych pieniądzach, tak? A Wy gdzieś tutaj się gubicie w tym wszystkim. Gdzieś tutaj jest, no, tarot radzi, żebyście po prostu nie przekładały wszystko na finanse i żeby ta praca nie była w waszym tutaj życiu najważniejsza, żebyście się troszeczkę rozejrzeli i otworzyli właśnie emocjonalnie na tą drugą osobę, która ewidentnie tutaj jest i w stosunku do Was bardzo życzliwa, tak? No chcę Wam ofiarować tutaj ten kielich, ewidentnie. Więc coś tutaj nowego się zadzieje, kochane byki, tylko Wy jakąś blokadę w sobie macie i no, przekładacie wszystko na pieniądze, na pracę. Być może praca tutaj może być też przeszkodą, tak, że no, za dużo pracujecie, albo ta osoba będzie ze środowiska pracy i Wy nie chcecie tutaj, żeby to tak wyszło, że jakiś romans, jakieś coś tam się zaczyna kiełkować, tak. No, no coś już musicie tutaj dopasować do swojej sytuacji, bo ja nie wiem, jaka ona jest, ale myślę, że tutaj Wy już sami sobie to powiecie. Głównie chodzi o finanse, które są w przeszkodzie, tak? I rada, żebyście za bardzo za tymi pieniędzmi tutaj nie gonili. Jak się kończy miesiąc? Kończy się fantastycznie, bo jest karta Słońca, czyli optymizm. Karta mówiąca o radości, o szczęściu, o tym, że wszystko dobrze się skończy, że nie ma żadnej negatywnej tutaj energii w stosunku do tej nowej osoby, która się niebawem do 3 miesięcy może pojawić w Waszym otoczeniu, tak? Więc bardzo pozytywna karta, same ciepłe, życzliwe, pozytywne uczucia w stosunku do Was od tej osoby, taka moc energetyczna, tak? Słońce to jest po prostu dom, to jest stałość, to jest bezpieczeństwo, radość, szczęście, miłość jak najbardziej, to taka trwała miłość, więc ja tutaj widzę, że coś fajnego dla Was się szykuje, tylko otwórzcie się, kochane byczki, nie blokujcie się, tak? I nie patrzcie na tą miłość przez pryzmat pieniędzy, bo pamiętajcie, że pieniądze szczęścia nie dają, tak? One pomagają w życiu, ale głównie, żebyśmy się po prostu czuli dobrze emocjonalnie z tą osobą, czuli się kochani, dowartościowani. No i w tle czytania macie kartę siły, kartę lwa, więc to może być też taka osoba ze znaku ognistego. Niekoniecznie to musi być znak wodny, to może być tylko sugerowanie, że ktoś starszy, tak, mężczyzna jakiś, bądź kobieta, ale raczej to będzie mężczyzna i on wychodzi tutaj z tym uczuciem, tak, jest zainteresowany, a może to być spod znaku lwa jak najbardziej. Ale ta karta mówi też o takiej sile, o wytrwałości, że jednak poradzicie się sobie z przeciwnościami losu, że macie taką silną wolę, jesteście tak zdeterminowani w osiągnięciu swoich zamierzeń, że po prostu no, stawiacie czoła wyzwaniu, tak? Stawiacie czoła wyzwaniu i chcecie to osiągnąć cel, tak? Chcecie po prostu zmierzyć się z tą całą sytuacją i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie, tak? Na razie tutaj jest ta siła, jest taka kontrola nad wszystkim, jest determinacja i myślę, że tutaj no, zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie w kolejnych miesiącach, ale kończy się bardzo pozytywnie, bardzo optymistycznie. Karta Słońca jest to jedna z lepszych kart w tarocie, tak? Taka optymistyczna, bardzo przyjemna i bardzo taka ogrzewająca cały ten rozkład tutaj. Nie macie żadnej złej karty, po prostu no, uważajcie tylko na tą materię, żeby te pieniądze tutaj w jakiś sposób nie spowodowały takiego spojrzenia na inny tor tej relacji. Proszę teraz o ogólną kartę radę dla naszych samotnych byków na ten miesiąc. No i znowu jest 3 denary, tak? Czyli nie bądźcie pracoholikami, nie koncentrujcie się tylko na pracy, na umowach, na zleceniach, na ofertach, ale to jest też karta, która mówi, że może będzie jakaś oferta właśnie odgadywanie się, umawianie się z jakąś nową osobą, tak, nowo poznaną, że będziecie tutaj
dogadywać się w jakiś sposób i próbować, tak? Będzie jakiś nowy początek. Ale powtórzyła się ta trójka denarów tutaj z tej przeszkody, więc raczej bym tutaj uważała na pracę, żeby po prostu nie zatracać się w tej pracy, tylko troszeczkę wyjść, rozerwać się, spojrzeć dookoła, bo gdzieś tam jest ten król kielichów, który chce nam ofiarować swoje uczucia. Dobrze, jeszcze anioły. Uwolnij byłego partnera, proszę bardzo. Może tutaj jest też rada od Tarota, żebyście też zapomniały o jakimś, po prostu uwolniły się emocjonalnie od byłego partnera, który właśnie jest po 45 roku życia z trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec. Też tak może być, tak? Żebyście już przestały rozmyślać o tym byłym i zajęły się tutaj na nowo poszukiwaniem nowej miłości. Uwolnij się od byłego partnera. Nadszedł czas, by oczyścić Twoją energię. I już czytamy, co to znaczy. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ Twoje życie uczuciowe się poprawi, jak tylko emocjonalnie, energetycznie uwolnisz Twojego byłego kochanka. Korzyści płynące z tego czynu nie ograniczą się wyłącznie do większego szczęścia, uczucia wolności, ale również pozwolą przyciągnąć nowego partnera, który w innym wypadku wyczułby obecność dawnej miłości w Twojej aurze. No właśnie. Moment, w którym podejmiesz decyzję o uwolnieniu przeszłości, będzie jednocześnie chwilą, w której uda Ci się to uczynić. Przypomina to nieco obieranie kolejnych warstw cebuli, zatem kontynuuj uwalnianie swojego byłego partnera, niezależnie od tego, czy będziesz jednocześnie przy tym odczuwać stratę. Dobrze znane uczucia. Stare, dobrze znane uczucia, przepraszam. Może się okazać, że równocześnie będziesz przyciągał osoby przypominające jego bądź ją. Zgodnie z symboliką ilustracji przedstawionej na tej karcie, możesz zapragnąć ceremonialnie spalić list od partnera, by uwolnić się od energii z dawnego związku i w ten sposób symbolicznie oczyścić się ze starych uczuć. Możesz także poprosić romantyczne anioły, by wspomogły Twojego dawnego partnera również w jego oczyszczaniu. No widzicie, kochani, czasami trzeba pozamykać jakieś stare rozdziały w naszym życiu, żeby się otworzyć na nowo. Trzy denary to też umowa, ugadywanie się, jakiś konkret, tak? Być może trzeba zerwać z tym, co było, tak? Z jakąś umową, która nas łączyła z byłym partnerem. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie dla każdego, nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Dlatego zachęcam Was do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. Odsłuchajcie odpowiedni filmik i wtedy być może tam będą jakieś inne szczegółowe informacje dotyczące Waszego życia prywatnego, które bardziej będą z Wami rezonować. A tymczasem życzę Wam wspaniałego miesiąca, udanego, przepięknego, wiosennego, ciepłego, jak to słoneczko na tej ostatniej karcie. I widzimy się w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.